Cześć, Paweł Kamiński, Poligamia z tej strony. Jak widzicie, dzisiejsza dniówka nagrywana jest już w domu, więc siłą rzeczy nie będzie tak odjazdowa jak wczorajsza. No ale może uda mi się namówić, przekupić mojego kota, żeby zrobił coś śmiesznego. Nie wiem, nie wiem, czy będzie chciał współpracować. W każdym razie, nawiązując do tego, co dzisiaj na Poligami wywiad, który Tomek Kutera o 21 zrobi z jednym z twórców gry Hard Reset. I to wy możecie zadawać do niego pytanie w odpowiedniej notce na stronie i mam nadzieję, że po 21 Tomek uzyska odpowiedzi na te pytania. Poza tym ciekawy tekst o reakcjach na wieść o tym, że w grze Uprising 44, czyli w grze o powstaniu, nie będzie Rosjan i że nie będzie ona do końca historycznym tytułem. A oprócz tego tekst Bartka Kluski o tym, w jakich grach wykorzystano silnik Build, poza Bladem, o którym czytaliście ostatnio, też ciekawy tekst. I oczywiście Duke Nukem 3D, który znają chyba wszyscy. Z mniejszych materiałów, a właściwie informacji, newsów, to, że Splinter Cell pojawi się jutro na PSN-ie. Trzy części po 10 euro każda. Fani sama Fischera długo na to czekali i wreszcie doczekali się, mogą sobie pograć w nieco lepszej jakości w stare, dobrze znane im tytuły. Poza tym Persona 2 RPG z Japonii pojawi się w Europie, więc jeśli ktoś chciał ją sobie importować, to już nie będzie musiał. Oprócz tego Sony powiadomiło, że ich magazyn w Londynie został spalony, ich centrum dystrybucyjne właściwie, ale nie wpłynie to na dystrybucję gier. Swoją drogą szkoda nam bardzo, podobno oprócz gier Sony w magazynie spaliło się dużo płyt różnych wytwórni. On będzie próbował mnie rozpraszać, wiedziałem. Ale nie ma to wpłynąć na nas tutaj w Polsce, chociaż oczywiście łączymy się z tymi, którzy stracili cokolwiek w Londynie i nie jest nam zupełnie do śmiechu. Jeszcze z obozu Sony to poranna wieść, którą niektórzy z was dostali w mailach o tym, że Sony połączyło siły z firmą CSI Identity, tak to się mniej więcej wymawia, żeby chronić przez rok za darmo wasze dane. Sony wysłało kody, które pozwolą korzystać z usług tej firmy i nie dopuścić do takiej plamy i wycieku, jaka była niedawno z PSN-u. Poza tym, co jeszcze ucieszyło mnie bardzo, to wiadomość o tym, że Piotr Franceschi podłoży głos do trzeciej części Twierdzy. Bardzo lubię słuchać go w grach, oczywiście najbardziej w Baldur's Gate, do której zresztą odnosiłem się sporo w notce, ale mam nadzieję, że i w Twierdzy 3 będzie odpowiednim narratorem z jego mocnym i silnym głosem. I to chyba wszystko, co dzisiaj na Poligami. Marcin Jank smaży jeszcze jakiś tekścik o porównaniu rozmaitych wersji kolekcjonerskich i o tym, jakich porównywać nie należy, ale nie wiem, czy jeszcze dziś zdąży go wypuścić, więc bądźcie czujni, zaglądajcie na Poligamię, a o 21 słuchajcie radia. To był Paweł Kamiński i Pixel, który chwilowo sobie poszedł. Tak, do ciebie mówię. Dziękuję za uwagę, to była dniówka, widzimy się jutro na Poligamii.